Z tej strony Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj witam Was w Sims 3 z Elzą w Egipcie. Jesteśmy w Egipcie, tak? W ostatnim odcinku przyjechaliśmy do Egiptu i powiedzieliście mi w komentarzach, że nie ma co się martwić, bo jak wrócimy do gdzie wrócimy do Riverview, do Riverview, jak wrócimy, to będzie ten sam dzień, w którym wyjechaliśmy na wakacje, czyli jak wrócimy, to będzie ten poniedziałek czy wtorek przed dniem śnieżynki, więc spoczko. Ja tak właśnie myślałam, nie wiem co mi się umeniło, że, że nie, że normalnie dni postępują tak jak my tu jesteśmy, to i tam w Riverview jakby ten czas leci, ale tak nie jest. Wracamy w tym samym dniu, w którym wyjechaliśmy. E, tak, e, jak słyszycie pewnie po moim głosie, ja jestem jeszcze troszeczkę przeziębiona, troszeczkę chora, więc wybaczcie mi, że tak gadam przez nos, ale już po prostu siedzę na drugi dzień w domu i już... Już już mnie, po prostu, już musiałam. Musiałam usiąść do komputera, musiałam zacząć coś nagrywać, bo wczoraj, chociaż miałam gorączkę, źle się czułam, to miałam cały czas wyrzuty, że, że powinnam coś nagrać, że powinnam coś porobić, że nie mogę tak leżeć tylko cały dzień i nic nie robić. Więc dzisiaj się zmotywowałam i jestem, bo czuję się zdecydowanie lepiej. Więc przechodzimy do odcinka. Słuchajcie, dzisiaj Egipt podbijamy i uczymy się przepisów egipskich, egipskich falafel i te sprawy. Dobra, słuchajcie, Elza ma nowy. Strój, znaczy nowy strój. Ma strój specjalnie zrobiony właśnie do tej wycieczki, na, na tę wycieczkę. Proszę bardzo, o tak się prezentuje. O, o, o ma takie budki, ma tutaj takie e, spodnaski, ma koszuleczkę, no więc tak się prezentuje nasza Elza. E, dopiero co wylądowaliśmy w Egipcie, mamy tutaj swój namiocik, oczywiście weźmiemy sobie, wybierzemy właściciela, że to jest nasza Elza. E, w sumie czujemy się dobrze, więc pomyślałam sobie, że pierwsze co. Co powinniśmy? Co powinniśmy tutaj zrobić? To powinniśmy się wybrać na targ i poszukać na tym targu. Słuchajcie, tych przepisów, czyli tego przepisu, który ona tutaj ma na falafel. Także musimy to zrobić. Oczywiście, tak, ona ma swój fioletowy samochód w kieszeni, więc fioletowym samochodem sobie, słuchajcie, tutaj będzie śmigać, bo, bo czemu by nie. W sumie mamy troszeczkę. A, to to, to, to to, żeś daleko podjechała, naprawdę. No, ale jak już tu jesteśmy, to chciałabym też, żeby Elza coś pozwiedzała. Może pojecha, poszła do jakiejś piramidy, jakieś zdjęcia porobiła, poznała też troszeczkę miejscowych e, simów. No wiecie, jak już tu jesteśmy, no to skorzystajmy z tego bo dlaczego by nie? Ja ogólnie uwielbiam podróże w The Sims 3, ja nigdy ich za specjalnie nie ogrywałam, eee, wiecie, tych wszystkich rzeczy, bo tutaj można te punkty wizy robić, można te wszystkie tajemnice odkrywać, ja tego nigdy nie, odkry, nie, nie odkryłam do końca, więc tak czasem fajnie byłoby też się to w to wgłębić, ale... Czekaj, kup tutaj, bo ja nigdy nie wiem, gdzie się kupuje te, te rzeczy. A ja chciałabym też kupić kadzidełko. Uwielbiam kupować kadzidełka. Więc chodź jeszcze tutaj. I tutaj jeszcze jest jakiś ten, więc tutaj też chodź tutaj kup. O, patrzę, że coś mi się tutaj przycina. Nie wiem, czy to dlatego, że jesteśmy w podróży. Pewnie tak. Mam taką nadzieję. Dobra, Elzunia. Kupuj. Elzunia. Elzuniu. Elzuniu tak, dzisiaj się czuję zdecydowanie lepiej, wczoraj nie dałam rady bym nagrywać, bo dzisiaj to mam ten nos taki jakby zatkany, a wczoraj miałam, leciało mi z niego, więc po prostu bym to nie dała radę, wiesz co może kup sobie jedzenie, za dwie jedzenia, za dwie jedzenia <grym> o, aparat, aparat, nam nie jest potrzebny taki aparat w sumie o, tutaj jest kadzidał <grym> kadzidałko kosztuje 5 stów pogęło ich matko bosko, no ale kupimy, bo ja lubię Kufer nam niepotrzebny. potrzebny. Kupimy suszone jedzenie, bo jak się gdzieś wybierzemy, tam wiecie. O! 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 matko! No, takie zniżki to ja lubię, takie zniżki to ja lubię. Poproszę takie zniżki w prawdziwym życiu. Korczegames, to ty? O! To dla ciebie pół <grym> <grym> nie, nie słuchajcie mnie, jestem chora i widzicie, coś się z głową dzieje. Dobra, ale potrzebny nam jest przepis, bo przepis nam jest potrzebny. Panie, daj nam przepis. Kupiec reliktów, a to nie to. Kasa reliktów, to nie to. A może ty... spis książek, o to tam. No dobra, zobaczmy co pan ma do za... Co pan masz do zaoferowania? Nic, dobra, nie kupujemy nic u niego, By sobie takie rzeczy to znajdziemy zaraz za friko. Mhm. Dobra. Weź kup ten, ten. Kup ten, ten. Ten, ten, szmeges, teges. Dawaj pan... O, jaki pan ciekawy. Pan wygląda jak 90% simów, tylko pan ci mniejszą karnację masz. Farouk. Raz hid. No. Dawaj, przepis na falafel! Dawaj, przepis na falafel! Dawaj, no i na to też od razu, oczywiście, że tak. Ale to drogie wszystko. No przecież ja uwielbiam, uwielbiam takie zakupy. Ja uwielbiam takie zakupy. Takie zakupy to jest dopiero. Dobra, przywitajmy się z tą panią. To jest, kto to jest? Kupiec specjalny. Dobrze. Może pani będzie miała dla nas jakąś zagadkę do rozwiązania? Co? Też nie wiem, czy tak właśnie brać jakąś zagadkę do rozwiązania, czy po prostu samemu iść pozwiedzać. Bo nie wiem, czy mi się chce przechodzić. O! Co? Ty się drzesz na nas, babo! Mena! A spadaj! Idziemy stąd, chodź. po trawę. No to może byś zjadła, żeby zobaczyć, jak to smakuje. Chociaż nie jesteś taka zbytnio głodna, no ale chodź tutaj. Znaczy, no kup jedzenie, w sensie, no chodź. Chodź, bo tam baba się na ciebie drze. Tam będziemy z nim tutaj rozmawiać wcale. Trochę słabo, bo my nie możemy tego kupić. Tutaj, ramen możemy kupić. A to nie będziemy tego kupować, bo jakby nie jesteśmy na tyle głodne, żeby tutaj to brać. Dobra, wiecie co? Tu mamy cmentarz. Może się wybierzemy gdzieś. Tutaj, patrzcie, jaka willa. Może się byśmy wybrali. Ja bym chciała do piramidy chyba iść. Tu są piramidy. Więc może byśmy się wybrali do piramidy. Słuchajcie. Na piramidę, pozwiedzajmy sobie. Póki ona ma dobry humor i dobre tutaj wszystko, to jedźmy. Jedźmy, nie traćmy czasu. Dobra, jesteśmy my w Egipcie. Znaczy pod piramidą. Fajnie to wygląda. No fajnie. E, dobra, przyszliśmy tutaj i patrzę, że tutaj jest jakiś pan. Patrzcie, jakiś pan tu jest. O matko, jakie ma. Nie będę próbowała nawet tego przeczytać. Nie będę nawet próbowała, ale możesz się z nim. Czy to pani? Pan czy pani? Może i pani nawet w sumie. Czy pan? Nie, no pan. Dobra, przywitaj się z nim. Od razu, iskierki. Może pan chce z nami pobadać tutaj? Będzie nam raźniej, co? Naucz się piosenki. O, naucz się. To też taka jest chyba jakaś te z tej kultury, właśnie. Niech on się nauczy tej piosenki, no? Jeszcze na pewno chciałabym też do Chin pojechać, bo Chiny też są bardzo ciekawe. I do Francji, bym chciała pojechać, bo we Francji można kupować te różne nektary i te do robienia nektarów. Ale to może już w przyszłości, właśnie, jak nasza Elza będzie miała chopa, to pojedziemy sobie na jakiś tam romantyczny wyjazd do Francji i kupimy właśnie wtedy do tego robienia tego nektarów. Wtedy ona będzie miała swoje winogrona. Będziemy sadzić winogrona i robić takie nektary. To jest myśl, słuchajcie, to jest myśl bardzo, bardzo dobra myśl. Dobra, ucz się, nauczyły. nauczyłaś się? Tak? To jeszcze daje się naucz. Szybko to idzie nawet, ta nauka, ta nauka. Możesz go poznać, zobaczymy jakie tam ma cechy, a potem możesz zbadać. Może pójdzie z nami, co? Byś poszedł z nami, to nam będzie raźniej, tak jakoś wiesz. Nie, on stwierdził, że jednak nara. Sayonara. Sama se badaj. Mi tutaj już się znudziło. No trudno, no trudno, no, 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 no trudno, no trudno. Dobra, dawaj, Elza. Musisz sama tutaj się na tym skupić. Może się otworzy, co? Elza, może wejść. To wchodzimy, wchodzimy, nie obijamy się, wchodzimy. Wow. Jaka No idź dalej, Common. Jakieś z... <laughs> Jakie szkieletory tutaj leżą, o oh, matku bosku, to tu się stanęło się. Ja jakbym zobaczyła takie leżące, to już bym dalej nie poszła, no ale to jest... My jesteśmy jak w filmie, nie? Idziemy tam, gdzie nie powinno się iść normalnie. I jakby nikt o zdrowym rozsądku tam nie poszedł, a my idziemy, dobra. A tu musimy pewnie poprzesuwać te kolumniaste rzeczy. Czekajcie, tu jest jakieś takie... O, kurde, ja tu chyba nie byłam. No patrzcie, to się... Przesunęłam ziomka i takie coś się pojawiło. Nie jestem dobra w te klocki. Nigdy nie byłam dobra w te klocki. Jakieś skarby znaleźliśmy. No dobra. suszone. To kogo jeszcze możesz pchnąć? Tego pchnij. Taki jakiś dziwny, czerwony. Pewnie tutaj coś się otworzyć powinno. Ej. To jesteś silna baba jednak to zapaliło się, co? O. <laughs> skarb i krzynia, otwórz ją. Ej, ja tego nigdy nie robiłam, wiecie? Nigdy tu nie byłam, jak naprawdę nigdy tu nie byłam. Ej. Zawsze jakoś tak robiłam tutaj tego sfinksa czy tam kogoś. A nigdy nie byłam w tej. O, jedzenie. To po co my żeśmy kupili tyle jedzenia? To jest tu skarb, jest, a nie jedzenie. Halo. Może to przejść przez te drzwi. Tutaj możemy pewnie rozkuć, tak? Ale na razie zostawimy, pójdziemy na razie tutaj. No, powiem Wam szczerze, że ja tu nigdy nie byłam, naprawdę, naprawdę nigdy nie byłam. A jak tu zgasić, żeby, bo trzeba wziąć kamień? Jak to zgasić? O Jezus, ej, to ciekawe. O, tu jest drugi kamienny klucz gwiazdy, dobra, bierz to, bierz to. I tu jest jeszcze jeden, a tu może można. Badaj, o właśnie, może można. Jakieś drzwi, może będą, co nie? Zafajczyło się nam. O nie. O nie, musisz to zgasić. O nie. A dobra, zgasiła. I tutaj możesz wziąć, i to się otworzyło. Chodź. No. Nieźle nam idzie, słuchajcie, tylko nie wejdź w te płomienie. Dobra, idź teraz tutaj. Ale nie przez. O Boże, myślałam, że przez ten ogień przejdzie. <laughs> ale nie, nasza Elza jest mądra. Dobra, chodź, usuń kamienie, chodź. Co tutaj? Strach. No tak, no też bym się wystraszyła. A, no ale tutaj idź. No i usuń to, doszedł? Możesz z tej strony to usunąć? Aha. A nie możesz, tak? Jakby musimy tędy przejść. No dobra, no okej, okay, wsadź tu ten klucz. Hem, 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 hem. No dobra, jesteśmy teraz tutaj. Czekajcie, dobrze by było włączyć ściany, no właśnie, bo tak jak są ściany włączone, to przynajmniej widzimy, że coś możemy badać. Coś tutaj niedobrze się zrobiło chyba. Zepsutej żywności? Jakie zepsute żywności? Dobra, ale weź przejdź jeszcze przez te drzwi później. A, pewnie to. Dobra, sprzedajmy to. Jesteś głodna, więc może zjesz tego suszonego czegoś średniej, a miałaś dobrej, no to zjedz to. O, tu jest skarb, to też go weź. Przydałoby się. <laughs> Jeju, ile tutaj się rzeczy otwiera. Ja nie byłam nigdy tutaj, naprawdę. Akurat w tej piramidzie tutaj nigdy nie byłam. To są jakieś w ogóle groby, szczątki. Dobra, wzięliśmy jakiś relikt, znaleźliśmy 118. Nie będziemy tego sprzedawać raczej, tylko po prostu sobie ten, weźmiemy to jako, wiecie, pamiątkę, bo to też nie, nie o to chodzi, żeby tutaj jakieś pieniądze nie wiadomo jakie zarabiać, tylko żeby mieć tę pamiątkę, co nie, z tego Egiptu. To możemy pchać? Nie możemy. Dobra, jesteśmy tutaj, 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 coś możemy zrobić? Wow, tutaj jakie znalezisko, jakiś słój, czegoś tam. Dobra, tutaj patrzę, że... Tutaj patrzę, że będziemy mogli pewnie coś otworzyć. A weź spróbuj to zbadać. I tutaj mamy coś do zbadania. Tu pewnie się coś tam otworzy, jakieś. A, nie możesz przez to przejść. Okej, okay, dobra, rozumiem. To idź tam, to może to otworzyć. Znaczy to się wyłączy w ogóle? Co to jest? Jakieś takie. Później. Co tu się dzieje? A, no właśnie, wyłączyło się. Dobra, to chodź tutaj badać. Jak ona nastąpiła, to się otworzyło, ale jak ona z tego zeszła, to się zamknęło. Więc po chyba ciężko będzie to przejść. Patrzcie, jak wali tym młotem. No i co? Jeszcze raz usuń. A, to z tej strony, no okej. Okay. Ale dobra, jak nastąpisz... A, już rozumiem, patrzcie. Pociągnij daleko, tego dziada musimy przeciągnąć, żeby on tutaj stał, żeby ona tutaj mogła wejść. Ha! Ma się ten mózg. Ma się ten mózg, słuchajcie, ma się, ma się. Dobra, idziemy tam. Spać ci się chcę, w ogóle jest 22. Widzicie, jak się tutaj wkręciła nasza Elza w odgadywanie zagadek, a tu deszcz pada na zewnątrz. Ajajaj. Ciągnij, ciągnij, tam dalej, 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 jeszcze dalej. Wow! Dobra, chodź tu. Idź użyj schodów. Użyj schodów, użyj, użyj i chodź. Dobra, jesteśmy pod ziemią i patrzę, że tutaj są jakieś takie różne rzeczy do badania, więc będziemy badać, bo tutaj są jakieś drzwi. Ale nie podoba mi się, że strasznie tutaj w tej podróży się przycina gra, nie wiem dlaczego w sumie, ale no strasznie. Kurde. <grytanie> Ona jest zbyt zmęczona już, żeby dalej to badać. E, szkoda, kurczę, no bo ja bym chciała Ale mogliśmy jednak kupić ten y, namiot To bym mogła sobie tutaj przekimać No ale dobra, to wracamy w takim razie Jest druga w nocy, wracamy Może tutaj się uda wrócić i dalej to przejść No dobra, mamy ranek, słuchajcie Ale pogodę mamy paskudną Nasza Elza tutaj weszła Miała się myć, ale coś jej nie wyszło Tutaj proszę, weź szybki prysznic, bo tu jest damska toaleta Idź sobie weź e, prysznic i, 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 i może sobie coś zjesz, ale może sobie zjesz to, co masz tutaj, bo masz trochę tego jedzenia. No, słabą mamy pogodę, słuchajcie. Mamy słabą pogodę, jak na, na wakacje. I to jeszcze w Egipcie pada deszcz. No słabo, słabo. No nic, ale może słuchajcie, zanim się wybierzemy znowu tam, to może pojedziemy na ten targ, może poznamy jakichś simów, co? Bo tu jest ten sfinks, tutaj są te piramidy. To jest to największa. My tą największą chyba, co nie odkrywaliśmy. Więc wrócimy tutaj później, ale może właśnie się wybierzemy jeszcze raz na ten targ. Może poznamy jakichś tutaj Simów gdzieś mieszkających. Też by było ciekawie poznać, jakichś, wiecie, tubylców, że tak powiem, tubylców. Więc um, chodź, 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 chodź. O, chcą, żebyśmy się gdzieś zgłosili do jakiegoś Sima, słuchajcie. No dobra, to możemy się zgłosić. Możemy się zgłosić. No, szkoda, że pada. Nawet grad pada, a nie deszcz, więc... Aj. Ajajaj. Aj, aj. Dobra, chodźcie do tego Sima, zobaczymy, co on od nas może chcieć. To skarb i punkt... O, a ty to kto to? Nagi. <grym> Nagi. Okej, okay, to już chcesz wracać do domu, tak? Jak widać, to nie są jej klimaty, zdecydowanie. <grym> nie podoba jej się tu. No dawaj, jedź do tego Abdulla. zobaczymy, co on tam od nas chce, co on wymyślił, gdzie on w ogóle jest. Gdzie on jest? O matko, gdzie on jest? Ojej, aż tutaj? A co on tu robi? Tu ktoś mieszka? Nie, tu taka jakaś osada. Co ty, panie, tu robisz? Jaki głos słyszeliście? Panie Abdul, co pan od nas chce? Hm? Co pan. Co pan od nas chce? Ciekawe. Dawaj, jedziesz? Idziesz? Biegniesz? O my gęsto, zanim teraz dobiegnie tam, no to pół dnia. A weź tutaj jakieś takie dziwne, weź. Kop. Lol, można kopać? Ciekawa sprawa, co to jest w ogóle? Pierwszy raz się też spotkałam z czymś takim, że można sobie kopać w środku pustyni. No, dawaj, kop, kop. Zobaczymy, co tam, co tam masz. Czy możesz sobie zrobić zdjęcie? Wejdź do grobowca odkrycia, znajdź zagubione papiery. No dobra, możemy to zrobić. Chociaż 10 punktów wizy i suszone jedzenie. No dobra, no, jedź tam. No, no dobra, no, to trudno. Zaczniemy kolejny ten odwiedź. A to ten grobowiec jest tutaj? Próba w... A, no dobra, no to chodźmy tam. No jedźmy, no chodź, jedź tam, idź czy coś. No dobra, jesteśmy. To chyba tu. Chyba. Więc spróbujmy. Tutaj to już chyba byłam i chyba odkrywałam ten... grobowiec, tak mi się wydaje. To chyba nie jest jakieś najtrudniejsze. Więc spróbujemy. Dostaniemy za to właśnie jakieś tam nagrody. Dobra, weź ten klucz wsuń. To chyba szybka jest e, szybkie przejście, tak mi się wydaje, coś mi się tak kojarzy. O, i już. <grych> Otwórz to. Tylko trzeba było otworzyć parę drzwi i w sumie to tyle. I już. No bierz te papiery i bierz to. Czyli tutaj takiego nic specjalnego. Czyli dostarcz mu pocztę. Za jeden dzień się kończą wakacje. Dobrze. Starczy nam tych zwiedzania, tych grobowców i tego wszystkiego. Pojedziemy sobie w miasto. A, już północ. No to raczej by wypadało iść spać. Także... Też w sumie ona nie jest taka śpiąca. No pojedziemy na tę naszą bazę wypadową. Może ktoś tam... Znaczy my w sumie tu jesteśmy. No ale dobra, no, no nieważne. Jesteś zadowolony? Eee... Zgłoś się do mojego pomocnika, Nazywa, nazywam... Nie ufam, pani. O co? Nie, chcę już. Dajże spokój. Dostaliśmy jakieś punkty wizy. Ja nigdy nie miałam więcej tych punktów wizy niż takie są, takie, wiecie, w, standard w standardzie, że tak powiem. Noż też! a dla mnie jesteś super, no to świetnie, że... Ale jeszcze i pada cały czas, no pogoda w Egipcie nam się nie udała, to na pewno. A masz zjeść jedz suszone jedzenie. Jesteś głodna, to sobie je zjedz. Czekajcie, gdzie tu jest właśnie... Co za zielony pan? Kosmit! <laughs> uhuhu, uhuhu, uhuhu. Czy to jakieś przyznanie? Wydaje że mówiłam wam o kosmitach. I że... <laughs> mm. O tak! Jak się nazywasz? Kusul. Kus... Kusul, Kusul? Kim jest? Kim jest, kim jest? Jest technofobem przewrażliwiony. Ciekawe cechy, słuchajcie, ciekawe cechy. Nie, nie będziemy go uczy uczyć piosenki. Poznaj go jeszcze raz. Zapytaj, czy singiel. Ej. Czuję, że to przeznaczenie, słuchajcie, że tak miało być. Że mieliśmy poznać Kosmitę w Egipcie. Mhm. A wy tak nie czujecie? Ja myślę, że to jest przeznaczenie. Nie masz dzieci, nie masz rodziny? Co? Jest w porządku. No ja wiem, że jest Elza w porządku. Podoba mi się ten pan, naprawdę. Ciekawy jest, znajomy. Jest technofobem, jest dobry, jest przewrażliwiony. A mówiłam wam, że chciałabym właśnie może z tym, z kosmitem coś. A tu kosmit się pojawił w Egipcie. Kto by się spodziewał? No, kto by się spodziewał? No, powiem wam ciekawa znajomość. Myślę, że zaprosimy go do Riverview na pewno. Na pewno zaprosimy go do Riverview na, na wizytę. To by było ciekawe, ej, jakbyśmy wprowadzili właśnie mm, e, kosmite do rozgrywki. No czemu nie? No czemu nie? To takie byłoby niebanalne. <laughs> Coś innego. Byśmy mieli dzieci kosmiczne. Fajnie. Hmm? O, tutaj pod tym y, targiem też jest jakaś, jakaś tutaj skrytka i tak dalej. No ale dobra, już nie będziemy tego mm, jakby... Odkrywać, choć sobie kup jakieś jedzenie, już dzisiaj wiecie, tak na spokojnie. O, ten węża tutaj wywołuje. Chodź tutaj na spokojnie, zjedz sobie coś, zjesz sobie coś i myślę, że sobie posiedzisz i może poczyta ten, te przepisy. Tak, jakby fajnie by było, żeby ona się tu w Egipcie na miejscu nauczyła tych lokalnych przepisów. Zawsze przecież może kogoś podpytać, dopytać o, jak to do robić i tak dalej. Powiedzmy, że na przykład właśnie przyszła tutaj i się tych kucharzy miejscowych też dopytuje, co i jak. No, do dzień dobry. Poproszę coś do zjedzonka. A, ty się najadłaś już. A ty byłeś głodna przecież. No to może nie będziesz jadła, co? Chyba, że ta jest... Poczekajcie, zobaczymy, co mają dzisiaj w ofercie. O, jest na przykład falafel. Patrzcie, jest. Ale ona nie chciała falafela, tylko tego... Oto. No, dawaj, zjedz to. Może i wcześniej było, tylko ja jestem ślepa i mogłam nie widzieć. Dobra, zjadaj sobie, zjadaj, a później właśnie nauczysz się to robić. No i siedzi sobie i uczy się przy tym panu, patrzcie. I on tam jej, wiecie, mówi, a to tak, o to tak, ona sprawdza w tej książce i wiecie, on jej tłumaczy. Bo po to tu przyjechała do tego Egiptu, po to tu przyjechała, żeby nauczyć się tych przepisów. Jeszcze do Chin będzie trzeba jechać, tam też są jakieś przepisy i w, we Francji też są jakieś. Hmm. O, patrzcie, a Falafela nie możemy się nauczyć, bo nie ma jeszcze wystarczających umiejętności, a to musimy podbić sobie umiejętności. E, no, przygotujesz tą potrawę, ale tego drugiego się nauczyła. Dobra, byś chciała osobistością zwiększyć? Nie, po co ci to? Gdzie idziesz? O, takich, a patrzcie ją. Czytaj coś, no to czytaj. No, zaraz wracamy do domu, zaraz się zbieramy i jedziemy. Z powrotem do naszego Riverview. No i dobra, wróciliśmy w ten śnieg, słuchajcie, do Riverview, wróciliśmy. Już teraz jej na pewno nie pasuje ta, ta stylówka, ale to nic, się zmieni jej. Następny odcinek już jej zmienia. Ona w ogóle za 7 dni będzie już dorosła. Nie wiem, czy jej nie przedłużyć tego czasu młodej, dorosłej, no bo trochę tak szybko, co nie? By nam to um minęło, minęło, minęło. No i tak, słuchajcie, ja tutaj jestem bardzo tutaj za tym naszym... A czemu my tak mało... Z... A, dobra... Dobra, dobra. Jest do No ja tutaj za tym naszym kosmitem byłabym. Jakby tak bardziej tutaj zaangażowana, jeśli chodzi o jego znajomość z naszą Elzą. Bo czemu by nie? O, chodź, rozpal ogień od razu. Przywitaj się z pieskiem, ale piesek śpi, to może nie będziemy go budzić. Na pewno z no, stroju to może nie zmieniaj, bo w sumie i tak już będziesz się kładła spać. Jak tam nasze roślinki? Świetna i wspaniała dobra. Niech się pali w kominie, słuchajcie. Niech to się nagrzewa mieszkanie. A ja się będę z wami żegnać. Także myślę, że taki odcinek z tej wyprawy do Egiptu. Zaliczony. W kolejnym odcinku, słuchajcie, będzie dzień śnieżynki. Będzie dzień śnieżynki. W ogóle dzisiaj jest wtorek, więc ona pójdzie sobie do pracy. W środę, czwartek będzie wolny, więc może zaprosimy sobie tego naszego kosmicznego znajomego do nas, na święta, powiedzmy, i zobaczymy, co z tego będzie. A jak widzieliście, pojawiły się iskierki przy zapoznaniu, więc bardzo możliwe, że są kusowe. Tutaj wiecie, może będzie dobra znajomość, więc ja to po prostu bym chciała, tak, żeby tak trochę namieszać, żeby w tej serii nie było tak zwyczajnie, tylko żeby był sobie ten kosmit. A co tam? A co tam? No dobra, także żegnam się z Wami serdecznie. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i do usłyszenia. Do zobaczenia. Buziaczki. Pa, pa.